Kolejny posterunek policji zostanie reaktywowany, tym razem w Szypliszkach. Uruchomienie go jest wynikiem konsultacji społecznych przeprowadzonych przez suwalską policję w ubiegłym roku podczas tworzenia krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa. Pomysł Szypliszk, otwarcia, reaktywowania tam posterunku, który tam wcześniej był, pojawił już się na początku ubiegłego roku, wtedy kiedy prowadziliśmy na tym terenie konsultacje, gdzie społeczeństwo opowiedziało się, żeby odtworzyć posterunki między innymi w Bakałażewie, no i Szypliszkach. Z bezpieczeństwem na terenie gminy Szypliszki nie jest dobrze. Aktualnie teren podlega posterunkowi w sąsiedniej Rudce Tartak, gdzie po prostu brakuje policjantów do obsługi tak dużego terenu. Po policyjnej analizie sytuacji na terenie obu gmin okazało się, że aż 70% zdarzeń leżących w kręgu zainteresowania policji ma miejsce na terenie gminy Szypliszki. Pierwsze rozmowy o reaktywacji miały miejsce wiele miesięcy temu. Te pierwsze rozmowy właśnie po tych konsultacjach odbywały się już w roku ubiegłym, tylko tam był problem lokalowy. Rozpatrywano wiele pomysłów i koncepcji. Ostatecznie po roku udało się ustalić siedzibę posterunku. Mamy już obiekt, mamy plany remontu tego, gdzie gmina będzie ponosiła z tego tytułu nakłady, tak, czyli na remont i potem na utrzymanie tego obiektu. Pomieszczenia przyszłego posterunku wymagają gruntownego remontu, więc na pierwszych policjantów trzeba będzie nieco poczekać. Docelowo na miejscu pracować będzie 5 funkcjonariuszy. Składy będą takie same jak we wszystkich posterunkach, czyli 5-osobowy, będzie tam kierownik posterunku, 3 dzielnicowych, no i planujemy tego policjanta stricte pionu kryminalnego, który będzie prowadził postępowania przygotowawcze, które będą zgłaszane na tym terenie. Reaktywowany posterunek policji od maja ubiegłego roku działa już w Bakałażewie i komendant jest bardzo zadowolony z poprawy stanu bezpieczeństwa, jaka nastąpiła na tamtym terenie. Tamtejszy posterunek uzyskuje dobre wyniki, gdzie wykrywalność mamy wyższą niż w latach ubiegłych. Komendant wierzy, że po uruchomieniu tak długo oczekiwanego posterunku w Szypliszkach poczucie bezpieczeństwa u mieszkańców tej gminy także wzrośnie. Tylko się cieszyć, tak, że znowu myślę, że w rocznicę, tak, otwarcia posterunku w Bakałażewie otworzymy również w Szypliszkach.